Cześć! Wiecie, jak powstają efektowne rzeźby i obrazy 3D? Zaraz pokażę Wam, jak możecie zrobić ją samodzielnie z pluterem SkyCAD CX24. Pracę rozpoczynamy od naklejenia arkusza papieru na matę pluterową o wymiarach 60x60 cm. Następnie włączamy urządzenie i ładujemy ją pod rolki plotera. Pierwszym krokiem będzie umieszczenie mazaka w uchwycie urządzenia i naszkicowanie wzoru liścia na czarnym arkuszu papieru. Pomoże nam to później w precyzyjnym przyklejeniu poszczególnych elementów wzoru, a linia szkicu nie będzie widoczna dla końcowego odbiorcy. Po zakończeniu szkicowania mazak zamieniamy na ostrze i wycinamy prostokąt, który będzie stanowił tło naszego obrazu. Papier zdejmujemy z maty. Następnie ładujemy drugi arkusz czarnego papieru, a w uchwycie plotera umieszczamy narzędzie do pikowania. Nakreśli ono linię zagięć wszystkich elementów, dzięki czemu ich składanie pójdzie nam później szybko i sprawnie. Po zakończeniu pikowania ploter za pomocą ostrza wycina wszystkie elementy. Gramatura papieru, którego użyłam do projektu, to 350 gram. Czas na zdjęcie wszystkich elementów z maty. Aby ich nie uszkodzić, pomagam sobie narzędziem szpatułka. Kolejnym krokiem jest zdjęcie wszystkich kształtów wzdłuż zaznaczonych przez ploter linii. Elementy oklejamy mocną taśmą dwustronną lub sprawdzonym klejem introligatorskim i przyklejamy zgodnie z naszkicowanym wcześniej wzorem na bazie obrazu. Tak przygotowany projekt jest gotowy do zawieszenia. W opisie filmu znajdziecie linki do plotera i użytych akcesoriów. A jeżeli film się Wam spodobał i macie ochotę zobaczyć więcej inspiracji, koniecznie zostawcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.